Małgorzata Strzałkowska, Chrząszcz. 13. W Szczebrzeszynie Chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask Szczebrzeszynianie. Cóż ma znaczyć to tarzanie? Wezwać trzeba, by lekarza, zamiast brzmieć, ten Chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze Chrząszcz brzmi w trzcinie. A Chrząszcz Odrzekł niezmieszany. Przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewie i chrząszcze w trzcinach brzmiały. Teraz będą się tarzały. Jerzy Ficowski. Rozmowa ze ślimakiem. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. Jak rozmawiasz ze smakoszem? Ja pierogów wprost nie znoszę. Ślimak, ślimak, pokaż nosie. Tam ci karpia w szarym sosie. Ha! To głupia propozycja. Wiedz, że z ryb nie jadam nic ja. Ślimak, ślimak, wyjrzyj wreszcie. Dam ci knedli w pulchnym cieście. Ludzie może by i zjedli, lecz ja Ślimak. Nie tknę knedli. Ślimak. Ślimak nie bądź osłem. Liść sałaty ci przyniosłem. Oto jest mój przysmak wielki. Już wychylam się z muszelki.